Witam wszystkich serdecznie. Krótkiej, powiedzmy, nawet już nie unboxing, tylko podobne wyciąganie paczuchy, co przyszło mi, by kontynuować projekt agregatu z kosiarki i nie tylko, a mianowicie analizator gazów palnych, czyli można powiedzieć wszystkich węglowodorów. Nazwijmy to tak. I przychodzi takie coś. Trochę się naszukałem i powiem szczerze, że taniej było to kupić z Polski. A i tak to było dostarczone z Chin, czyli jakby pośrednik, bo u Chińczyka to kosztuje coś około 30-40 zł drożej, jak nie 50. I co przyszło? Instrukcja, miernik, śrubokręcik. Śrubokręcik się później skapłem, że jest. Baterie już wsadziłem swoje, bo już niestety to otwierałem, bo myślałem, że nikt nie będzie zainteresowany. Wsadziłem swoje baterie na 3 baterie 3 razy A. No i dobra, co to będzie robiło? Sobie trochę już tam w domu coś pomierzyłem. Pudełko, jak to się mówi, nic wielce nie reprezentuje. Jeszcze tam jest taki woreczek, no ale chyba woreczka nie będę pokazywał, no bez przesady. I tak, czemu akurat ten? Ten dlatego, że ma fajny wyświetlacz. Jest tak, jak to się mówi, jak dla mnie troszeczkę bardziej mądry. Bo reszta albo tylko był dźwięk, albo to się mówi, takie łopatologiczne były te wskaźniki. A ten ma kilka trybów pracy, ma wyświetlacz, wskaźnik, dźwięk też ma, tylko że ten dźwięk jest taki jak, no, nie ma co porównywać do czego. No i tak, co mamy? Mam nadzieję, że widać, bo troszeczkę światło może być nie takie. Mamy tak, temperaturę w Celsjusza bądź Fahrenheita, jakby ktoś chciał. Ja mam ppm, tak zwane particles per million, bo ten lel nie wiem, o co chodzi. Mamy zerowanie. I on się jeszcze raz jakby wypala. I jeszcze mam automatyczne wyłączanie. No i co? Zrobimy sobie test. Mamy palniczek. Zgasimy go. No i naprawdę szybko złapał. No, piszczy to tak sobie, jak to się mówi. Ale jak to się mówi, łapie, bo próbowałem w domu i na butlach. Możemy w tym particles per million i tym lel. No i tak. I on wykrywa wszystkie węglowodory, na czym mi zależy, bo jak będę chciał stroić kosiarkę do gazu, to chodzi mi o to, żeby troszeczkę w tych spalinach był gaz, propan-butan jeszcze, żeby nie wypalić zaworów. Zobaczymy na fałce, czy to pójdzie. No, tylko że wziąłem sobie te zapałki, które leżały 20 miesięcy bądź więcej bez ruszania, więc zrobimy to troszeczkę inaczej. Czy złapie dym? No, węglowodory, no nie, nie złapie. Tak, tylko z ciekawości chciałem zrobić. Dobra, co jeszcze mogę o tym urządzeniu powiedzieć, jak już go miałem chwileczkę? Jest czujnik, był do czegoś przyklejony,
Później wrzucę zdjęcie, jaki to jest czujnik. Teraz tylko odczytam. N55A222C. Taki czteroprzewodowy czujniczek. Tak mniej więcej wygląda. Z firmy Nemo Oto. Nemo Oto. Nie. Takie coś. W dotyku się wszystko wydaje solidne. Ta, powiedzmy, rurka elastyczna jest taka dość. Jasność ekranu tak sobie. Ale ogólnie chyba będę z tego zadowolony. Dobra, to dzięki. Jakby coś, śmiało pytać. Aha, i model urządzenia CGD02A. I na razie. Cześć!